Jest środa, ostatni dzień września. Zaczynamy informacje wielkopolskie. Spójrzmy, co w programie. Kolejne inwestycje drogowe w powiecie konińskim szykuje samorząd w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim. Pokażemy też bestialsko przetrzymywane konie w jednej z miejscowości koło Szamotu. Będziemy przestrzegać przed oszustwami internetowymi. Jedna z wielkopolanek straciła 6 tysięcy złotych. W informacjach wielkopolskich pokażemy także nowy, rekreacyjny obiekt, który powstał przy jeziorze w Zakrzewku, koło Wierzbinka. A na koniec zajmiemy się dzisiejszym świętem wszystkich chłopców. Weronika Piętka i Piotr Czmil. Zapraszamy na szczegóły informacji. Blisko 30 milionów złotych wyniesie inwestycja obejmująca budowę mostu w Ślesinie wraz z infrastrukturą. W planach samorządu województwa wielkopolskiego jest także modernizacja drogi przebiegającej przez tereny pokopalniane w gminie Kleczew. Te drogowe pomysły były tematem rozmów władz powiatu konińskiego z Urzędem Marszałkowskim. O szczegółach Monika Juzala. Najprawdopodobniej w 2022 roku rozpocznie się budowa mostu w Ślesinie i przebudowa drogi w okolicach Bramy Napoleona. Inwestycja pochłonie około 28 milionów złotych. Samorząd województwa wielkopolskiego liczy, że znaczna część środków pochodzić będzie z unijnego budżetu. Remont mostu jest niezbędny, no ale wtedy byśmy podjęli również decyzję o tym, że remontując ten most, spróbujmy rozwiązać ten problem szerzej, nie? Czyli kwestię dojazdu, w tym również w samym mieście, tam gdzie ta słynna brama i tak dalej, zmienić organizację ruchu, przebudować te ciągi komunikacyjne. No i tutaj ze strony starostów wpływały określone propozycje, ze strony samorządu gminy również. Ślesin, no to oczywiście remonty mostu są bardzo trudne, a szczególnie na takiej drodze, powiedzmy, jak tutaj, to jest duży most, to nie jest, powiedzmy, mostek, powiedzmy, tylko to jest duży most, więc na pewno to jakiś czas potrwa, nie wiem jak długo, ale na pewno kilka, albo kilkanaście miesięcy i nam tu głównie zależy na tym, żeby został zorganizowany odpowiedni ruch, powiedzmy, odpowiednia organizacja ruchu. Inwestycje drogowe były przedmiotem spotkania władz powiatu i samorządu województwa wielkopolskiego. Ja, jeśli chodzi o drogi, te drogi konkretne, to będę je po raz pierwszy wizytował, bo nie nadzoruję tych spraw bezpośrednio. Stąd też obecność pana marszałka Wojciecha Jankowiaka. Zobaczymy, jak to wygląda. Myślę, że pan marszałek mówił o tym, jakie są plany, zamierzenia i również zagrożenia. Natomiast z całą pewnością chcemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda, żebyśmy mogli jako zarząd województwa podejmować konkretne działania. Wciąż nie wiadomo, co dalej z modernizacją drogi przebiegającą przez tereny pokopalniane od Ronda w Kleczewie do Sławoszewka. Kopalnia zobowiązała się podjąć odpowiednie działania w tym kierunku, jednak efekt nie jest zadowalający. Niestety kopalnia twierdzi, że już wszystko zrobiła. No, a że droga jest taka, jak jest, no to oczywiście to już nie ich problem uważają. Nie uważamy, że jednak jest to w dalszym ciągu problem. I chcielibyśmy wspólnie po prostu tutaj dokonać może nie tak generalnej modernizacji. Według analiz koszt inwestycji oscylowałby w granicy 20 milionów złotych. Samorząd województwa bierze pod uwagę wypracowanie rozwiązań, dzięki którym koszty byłyby znacznie niższe. Musimy rozmawiać na temat jakichś, powiedzmy, rozwiązań, nie chciałbym ich nazywać doraźnymi, ale bardziej oszczędnymi, które pozwolą uzyskać efekt w postaci równej i bezpiecznej drogi, a jednakowoż tych pieniędzy aż w takiej wysokości nie inwestować. Muszę oczekiwać od kopalni mimo wszystko jakiegokolwiek ruchu, ponieważ tak, żeby, powiedzmy, podjąć decyzję o tym, że z dnia na dzień tą drogę w takim stanie, jakim dzisiaj jest, przejmujemy, no to takiej opcji po prostu nie ma. Samorząd na to się nie może zgodzić. Na razie będą prowadzone rozmowy w tej sprawie. Były pozamykane w garażach, stodołach i innych budynkach gospodarczych. Wiele zwierząt było silnie niedożywionych i odwodnionych, relacjonują członkowie pogotowia dla zwierząt, którzy uratowali łącznie 17 koni z gospodarstwa znajdującego się w gminie Obrzycko pod Szamotułami. Nie wiadomo, od jak dawna zwierzęta nie dostawały jeść i pić. Na szczęście teraz są już w dobrych rękach. Materiał Emilii Czerniejewskiej.
Jedna ze wsi gminy Obrzycko pod Szamotułami. Gospodarstwo rolne, na pozór zwykłe, normalne, ale to, co tam się działo przez ostatnie kilka miesięcy, przekracza wszelkie granice. Stowarzyszenie Pogotowie dla Zwierząt razem z policją uratowało 17 koni. To, co można było zobaczyć po wejściu do tego gospodarstwa, jest szokujące. Jak weszłam, to rozpłakałam się, jak zobaczyłam fryza, który jest szkieletem obciągniętym skórą, stojący sam w rozpadającej się stodole, bez jedzenia, bez wody, uwiązany na jakimś sznurze, stojący na własnych odchodach. Widok dla mnie jako koniarza to jest tragedia tego konia po prostu. I reszty tych koni wychudzonych, oklejonych odchodami, bez wody, bez jedzenia, coś strasznego. Zwierzęta pozamykane były w garażach, stodołach i innych budynkach gospodarczych. Ich stan jest określany jako krytyczny. Oględziny trwały kilka godzin, no i ogólnie zwierzęta były w stanie złym i bardzo złym. Część z nich wymagała natychmiastowej interwencji weterynaryjnej. Konie są ogólnie bardzo wychudzone, ich sierść jest zabrudzona odchodami, mają wiele zmian dermatologicznych. No i oczywiście kopyta są w stanie w większości bardzo złym i wymagana jest natychmiastowa korekcja. Właściciel gospodarstwa, rolnik, skupował konie, choć nie miał warunków na ich utrzymanie. Zwierzęta trzymane były na łańcuchach bez ściółki, a w korytach było pusto. Nie dostawały wody i pożywienia od wielu dni. Zwierzęta, które przynoszą jakiś dochód, na przykład krowa czy świnia, dbają w miarę, to nie jest dbanie, ale to dadzą jeść. Ale koń, który nie przynosi żadnego dochodu, nie musi być tak pięknie pielęgnowany i dbany. I tu akurat w tym gospodarstwie mamy przykład, jak można zagłodzić prawie na śmierć konie. Jak informuje stowarzyszenie, kilka dni temu otrzymało informację, że w gospodarstwie rolnika w gminie Obrzycko dochodzi do znęcania się nad zwierzętami. Zastanawia, że nikt wcześniej nie zainteresował się losem tych zwierząt. Nie wierzę w to, że nikt tego nie widział. Nie wierzę w to, że przez lata te zwierzęta tutaj nie były dla sąsiadów widoczne. Apeluję do wszystkich ludzi, którzy widzą, że dzieje się krzywda zwierzętom, zgłaszajcie to, zgłaszajcie na policję, do straży miejskiej, do organizacji prozwierzęcych. Nie bądźcie obojętni na krzywdę zwierząt. Łącznie zostało odebranych 17 koni z miejsca, gdzie wkrótce skończyłyby życie. Z miejsca, które nie powinno istnieć. Zwierzęta dotarły do nowego miejsca, gdzie zajmują się nimi lekarze. W ratunku od śmierci Stowarzyszenie Pogotowie dla Zwierząt zorganizowało zbiórkę pieniędzy, by ratować wycieńczone zwierzęta. Koszty leczenia są ogromne. Opieka weterynaryjna liczona jest w setkach złotych dziennie. Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Sierakowa, podejrzanych o nielegalną uprawę tych oto 45 sporych rozmiarów krzaczków, które widzą właśnie Państwo na ekranach swoich telewizorów. Żeby było ciekawiej, plantatorami marihuany okazali się być zaledwie 19-latkowie. Teraz kolejne 8 lat swojego młodego życia mogą spędzić za kratami. I zmieniamy temat, choć pozostajemy w klimacie mundurowych. 6 tysięcy w kilka sekund straciła jedna z mieszkanek Konina. Wystarczyło jedno kliknięcie w niebezpieczny link. Komenda Miejska Policji w Koninie prowadzi postępowanie w sprawie kradzieży pieniędzy z konta bankowego jednej z mieszkanek powiatu konińskiego. 26 września bieżącego roku jedna z mieszkanek powiatu konińskiego otrzymała wiadomość mailową z informacją dotyczącą wniesienia opłaty za prowadzenie domeny internetowej. Pod spodem tej wiadomości znajdował się link przekierowujący do placówki bankowej, w której kobieta miała założone konto. Po zalogowaniu się i wypełnieniu wszystkich danych potrzebnych do zrealizowania transakcji, kobieta otrzymała wiadomość SMS z kodem aktywacyjnym, czyli standardowym zabezpieczeniem każdego banku, celem potwierdzenia zrealizowania przelewu. Po wpisaniu tego kodu i zatwierdzeniu jego, na stronie, na której zalogowała się kobieta, pojawił się komunikat, że nie można zrealizować przelewu. Kobieta zorientowała się, że coś jest nie tak i skontaktowała się ze swoim bankiem. Uzyskała z niego informację, że z jej konta został zrobiony przelew na blisko 6 tysięcy złotych. Natychmiast po zdarzeniu poszkodowana zablokowała konto bankowe.
Apelujemy więc o rozsądek i ostrożność. Tego typu wiadomości z podawanymi linkami i z informacją dotyczącą wniesienia drobnej opłaty najprawdopodobniej mogą już sugerować o tym, że mamy do czynienia z oszustami, którzy chcą wyłudzić nasze pieniądze. Nie logujmy się na stronach placówek bankowych właśnie za pośrednictwem linków podawanych w takich wiadomościach. Być może dzięki temu unikniemy straty naszych oszczędności. Rekreacyjna altana przy urokliwym jeziorze w Zakrzewku koło Wierzbinka powstała w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Inwestycje za ponad 68 tysięcy złotych współfinansował samorząd województwa wielkopolskiego. Jej otwarciu przyglądała się Monika Juzala. Samorząd województwa każdego roku na realizację programu Wielkopolska od Nowa Wsi przeznacza około 4 milionów złotych. Gmina Wierzbinek efektywnie sięga po środki. Tym razem dzięki dofinansowaniu przyznanemu w ramach konkursu Piękniej Wielkopolska Wieś, na terenie, na którym organizowane są regionalne zawody konne, czyli sztandarowa impreza sportowa, powstała altana rekreacyjna. To inicjatywa sołectwa Zakrzewek. Zaprosiliśmy pana marszałka Jankowiaka i pana marszałka Krzysztofa Grabowskiego, żeby się spotkać, po pierwsze otworzyć inwestycję, która miała miejsce w zeszłym roku, budowa tej pięknej altany i tego zaplecza. W ramach projektu Wielkopolska Wieś Pięknieje. Projekt kosztował 68 tysięcy złotych, z czego połowę to dofinansowanie województwa wielkopolskiego. Tutaj odbywają się co roku u nas, ze względu na teren, który tutaj mamy, jest dobry do dyspozycji, zaprzęgi konne. Odbywają się również, jako ja sołtys organizuję Dzień Dziecka dla dzieci. Jest to około 100 dzieci zawsze tutaj. Jest plac zabaw, są różne gry, zabawy. No, że tak powiem, nawet mieszkańcy lokalnie się włączają na takie różne pikniki. No, staramy się jakoś to wykorzystywać w miarę naszych potrzeb. Piękniej Wielkopolska Wieś to jeden z trzech konkursów dotacyjnych w ramach programu Wielkopolska od Nowa Wsi, który ma służyć zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, promowaniu dziedzictwa kulturowego czy przyrodniczego. Widzimy, że przykład Zakrzewka w gminie Wierzbinek jest taki ewidentny, pokazujący, że warto w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi przeznaczać pieniądze z budżetu województwa na rozwój takich miejsc, miejsc, które integrują przede wszystkim mieszkańców, bo przecież oni się tutaj spotykają, spędzają czas, mają pomysł również na to, jak to miejsce zagospodarować. I te wiaty, które tutaj powstały w Zakrzewku, sfinansowane z budżetu województwa wielkopolskiego w części, właśnie są najlepszym tego przykładem. W planach jest także budowa ścieżki pieszo-rowerowej od granicy miasta Sąpolno w kierunku gminy Ślesin. Ze względu na wzmożony ruch często dochodziło na tym odcinku do wypadków i kolizji. Władze gminy liczą na wsparcie Urzędu Marszałkowskiego. Chcemy, żeby powstała ścieżka pieszo-rowerowa, gdyż jest tam duży ruch. Było bardzo dużo wypadków, także śmiertelnych, i to zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku. Chcemy zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich na projekt przedstawiony budowlany, żebyśmy mogli uzyskać pozwolenie na budowę. Samorząd województwa przygotowuje program budowy ścieżek rowerowych. Zarząd liczy na pozyskanie środków z unijnego budżetu, dzięki którym możliwe byłoby realizowanie inwestycji. Chciałbym, żeby to była budowa gdzieś nawet i 600 kilometrów tych ścieżek za kilkaset milionów złotych i najistotniejsze źródło finansowania tego przedsięwzięcia. Zgłosiłem już ten projekt do tak zwanego programu odbudowy. To są pieniądze unijne przeznaczone dla naszego kraju. Zobaczymy, czy tam mamy szansę, żeby otrzymać wsparcie. A jeżeli nie, to jest to projekt przygotowywany pod nową perspektywę unijną. Program Wielkopolska od Nowa Wsi będzie kontynuowany w kolejnych latach. Samorząd województwa przyjął program na lata 2021-2030. Dziś w kalendarzu przypada Dzień Chłopca. Przyznam szczerze, że zawsze wydawało mi się, że to jednak 1 czerwca. I właśnie o to, czym różni się chłopiec od mężczyzny, pytała mieszkańców Wielkopolski Emilia Czerniejewska. Każdy pretekst jest dobry, żeby poświętować. Świętujemy święta, świętujemy nasze imieniny, urodziny, świętujemy Dzień Dziecka i Dzień Zakochany. A w końcu dzisiaj świętujemy Dzień Chłopca. Tak, tak, drogie panie, to właśnie dzisiaj możecie złożyć życzenia swoim i nie tylko swoim chłopcom. Dzisiaj mamy Dzień Chłopca, chciałaby pani może złożyć życzenia? Tak, pewnie. Mojemu chłopakowi, Tomkowi, wszystkiego najlepszego, kocham cię. Dla Miłosza i moich dwóch synów. Tak czy inaczej, wszystkiego najlepszego wszystkim chłopakom życzymy. Dla mojego chłopaka, jak najbardziej dla wszystkich.
najlepsze życzenia. Chłopcom? No mogłabym złożyć, żeby chłopcy byli chłopcami, żeby etos mężczyzny walczyli, no i żeby kochały kobiety. Wszystkiego dobrego i wielkiego całuska dla wszystkich panów. Jak odróżnić wiecznego chłopca od prawdziwego mężczyzny? I czy powiedzenie, że każdy facet zostaje chłopcem na całe życie jest trafne? Mężczyźni zawsze są chłopcami, nigdy nie dorastają. Etos mężczyzny podupadł. Nie wiem dlaczego, może dzięki właśnie takiej agresywności kobiet, bym powiedziała, bo kobiety przez swoje wyzwolenie zrobiły sobie same krzywdę. I mężczyźni się zaczynają, no nie to, że bać kobiet, ale nie chcą im chodzić w drogę. Także my jesteśmy sobie sami winni, że mężczyźni są tacy, jacy są. Nie liczy się ilość, tylko jakość. Czy ilość zer na koncie to dobry pretekst do tego, żeby być męskim? A czym powinien charakteryzować się taki prawdziwy facet? No na pewno być opiekuńczy, z szacunkiem traktować swoją kobietę. Odpowiedzialnością i dojrzałością. Musi być na pewno opiekuńczy i kochany, bo inaczej to... I na sobie odpowiedzialny. Nie no. No jak to nie? Tak na dwa razy. Aha. No ja bym wątpiła, no w moim przypadku musi być wysoki, nie? No i na sobie mi się wydaje, że odpowiedzialny. To by nie było, że ja wszystko, za wszystko muszę być odpowiedzialna, nie? No i mówię, to oczywiste, nie? Musi być ciekawy sam w sobie, czyli mądry. Co jeszcze mogę powiedzieć, wie pani, no... Powinien być męski. A to słowo męski to bardzo dużo znaczy, więc myślę, żeby nie starczyło nam w tej chwili. W każdym bądź razie to jest ta różnica. Że jednak chłopiec, no to ma jeszcze takie swoje prawa, które usprawiedliwiają go nieraz w wielu poczynaniach, a już mężczyznę nie. Prawda jest jedna. Ideałów nie ma. Każdy mężczyzna kiedyś był chłopcem. To, czy zostaje mężczyzną, nie zależy od genów, ale od nas, kobiet. I jeśli chcesz mieć prawdziwego mężczyznę, po prostu pozwól mu dorosnąć. Dla Telewizji Wielkopolskiej Emilia Czerniejewska. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Informacji Wielkopolskich. Za chwilę na naszej antenie jeszcze prognoza pogody. Chwilę później relacja z otwarcia hali sportowej w Kucharach Kościelnych. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Weronika Piętka, witam serdecznie i zapraszam na informacje pogodowe. Środowisko termiczne w Wielkopolsce nie zmieni się istotnie w porównaniu do wcześniejszej doby. Nadal dominować będą niekorzystne warunki biometeo, kształtowane przez niż z nadpogranicza Ukrainy, Mołdawii i Rosji. Na przeważającym obszarze województwa utrzymująca się od kilku dni wilgotna, odczuwalnie na ogół chłodna pogoda z ograniczonym dopływem promieniowania słonecznego może wywoływać u wielu osób pogorszenie nastroju z objawami znużenia i przygnębienia. Planując wyjście z domu, należy zaopatrzyć się w odzież o zwiększonej termoizolacyjności. Spójrzmy teraz na mapę, jak zapowiada się pogoda na pierwszy dzień października. W czwartek w Wielkopolsce w dalszym ciągu zachmurzenie będzie duże. Temperatura w Koninie i Kaliszu wyniesie 15 stopni Celsjusza. W Lesznie oscylować będzie w granicach 17 stopni, natomiast w Poznaniu i w Pile termometry wskażą 18 kresek. Wschodni wiatr będzie wiał w porywach do 13 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali, a biometr będzie korzystny. To już wszystko na ten moment. Żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne wydanie informacji pogodowych. Do widzenia!